Polska na obóz ślepy. Prokurator Kuczyński uprzedzał dziś także, że w związku z ekshumacjami i okolicznościami, jakie pojawią się po zbadaniu ciał, należy spodziewać się wniosków o kolejnych uchybieniach, jakich dokonano podczas tego śledztwa. Możemy się spodziewać, że będą kwestie kolejnych nieprawidłowości związanych z tożsamością szczątków, które ciał, które są pochowane w trumnach. Możemy się spodziewać, że są również inne nieprawidłowości związane z opisem stwierdzonych obrażeń. Zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek zapewniał, że wbrew informacjom, jakie wkradły się w opinię publiczną, tuż po procedurze ekshumacji ciała będą niezwłocznie złożone do grobu. 4 miesiące, o jakich mówiło się w kontekście ponownego pogrzebu, to jest jedynie czas, jaki biegli będą mieli na sporządzenie opinii już po pochówku. Informacje prokuratury na temat śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej przedstawił nasz reporter Lucja Mąszówka. Prokurator Witold Niesiołowski jest pierwszym przesłuchiwanym przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Prokurator Niesiołowski, który stał na czele prokuratury rejonowej Gdańsk-Brzeszcz, w czasie gdy ta zajmowała się sprawą piramidy finansowej, powiedział, że nie pamięta dokładnie przebiegu tego postępowania. Sprawy dotyczące spółki Amber Gold w zakresie jak wpłynęła, jakie były dni razy na metrzymości, co ja w niej wykonywałem, po prostu nie pamiętam. Z uwagi na ilość spraw wpływających do tej jednostki, wydawało się chyba w tym okresie, że to była zwykła pospolita sprawa. Moja wiedza w zakresie działań podejmowanych w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Brzeszcz-Gdańsku w tej sprawie pochodzi wyłącznie ze środków masowego przekazu. Przewodnicząca Komisji Kasowa Małgorzata Wasserman wskazała, że prokuratura rejonowa Gdańsk-Brzeszcz umarzała postępowanie w sprawie Amber Gold wszczynane na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. Dodam dla opinii publicznej, że Komisja Nadzoru Finansowego ponad to, co czytała pani poseł, napisała, że zwracała się do spółki wielokrotnie udostępnienie wszelkich danych, to znaczy treści wzorów umów, regulaminów kontraktów na obrót i przechowywanie oraz informacji dotyczących pożyczek, była zwodzona, na co załącza państwu kopię wymiany z Marcinem P. informacji i na końcu nie uzyskała od nich żadnej informacji. Przesłuchania pierwszych 22 świadków miały się rozpocząć wczoraj od przesłuchania prokurator Barbary Kijanko, która prowadziła sprawę Amber Gold w pierwszej fazie postępowania. Prokurator Kijanko nie stawiła się wczoraj przed komisją, powołując się na problemy zdrowotne. Komisja śledcza żąda od niej usprawiedliwienia nieobecności pod rygorem kary finansowej. Tanieją kredyty hipoteczne. Tak wynika z raportu firmy Expander. Przed miesiącem 3 banki zdecydowały się na obniżkę marży, a 1 zrezygnował z pobierania prowizji. To wpłynęło na statystyki, które wcześniej przez wiele miesięcy wskazywały na stabilny, wysoki poziom kosztów tego typu pożyczek. Jak mówi analityk rynku nieruchomości Jarosław Sadowski, obniżka jest sporym zaskoczeniem. Właściwie przez cały rok nic się nie działo. Po raz ostatni mieliśmy jakieś większe zmiany na przełomie 2015-16 w związku z wprowadzeniem podatku bankowego. Potem właściwie przez cały ten rok niemalże prawie żadnych zmian nie było w tych ofertach. I teraz nagle mamy w bardzo krótkim okresie aż 4 zmiany. Według Jarosława Sadowskiego banki zdecydowały się na taki ruch dlatego, że chcą zrealizować swoje plany na ten rok i tym samym przyciągnąć dodatkowych klientów. Zdaniem analityka po nowym roku koszty kredytów mogą wrócić się do dawnego poziomu. Banki myślę, że raczej nie muszą zabiegać o klienta w nowym roku, dlatego że wtedy mamy znowu pulę pieniędzy na dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, więc tu banki nie będą musiały się starać, a klienci i tak przyjdą, bo widzieliśmy, co się działo na początku tego roku. Koszty kredytów hipotecznych wzrosły na początku tego roku w związku z wprowadzeniem podatku bankowego, a także wyższych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W związku z tym banki podniosły marże i opłaty dla osób zaciągających pożyczki na zakup mieszkania. Ostatnie lata w bieżącej dekadzie były najgorętszymi w notowanej historii. Dane opublikowała Światowa Organizacja Meteorologiczna podczas ONZ-owskiej konferencji klimatycznej w marokańskim Marrakeszu.
Chodzi o najgorętszy 5-letni okres, czyli o lata 2011-2015. Były one cieplejsze, przeciętnie o 0,57 stopnia Celsjusza w stosunku do długoterminowej średniej. Szczególnie dużą zmianę odczuła Europa, gdzie wzrost temperatur wynosił ponad 1 stopień. Zwyżka aż o 3 stopnie zaobserwowano na arktycznym wybrzeżu Rosji. Według prognoz 2016 będzie kolejnym najgorętszym rokiem w notowanej historii, mówi radiu ONZ szef Światowej Organizacji Meteorologicznej Peter Talas. Odpowiedzialny także za redukcję emisji gazów cieplarnianych na lasy, że w tym roku wzrost odnawialnych źródła energii, a także na te specyfiki poszczególnych państw, które pan minister spalanie paliw kopalnych na ziemi zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych upałów co najmniej 10-krotnie. Rafał Modrzyk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj na ogół pochmurno, deszczu ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na wybrzeżu słaby i umiarkowany, południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Panie magister, chciałbym olej wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka, kapsułka nierówna. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Czy rozwiązanie na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki na Tursept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki na Tursept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny na Tursept Lizak. Łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkaszlanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki na Tursept pysznie smakują, dzieci kurują. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renokuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renokuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania, wspierające odporność i najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. A, i tymianek. Suplementy diety Renokuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renokuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Niekoniecznie musimy 13:17 na zegarze słuchają Państwo Polskiego Radio 24, środa, 9 dzień listopada, Jakub Kuka. Witam i zapraszam do godziny 14. Gość Polskiego Radio 24. W naszym studiu Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. A rozmawiać będziemy o amerykańskich wyborach. Amerykanie wybrali 45. prezydent Stanów Zjednoczonych nazywa się Donald Trump. Pański kolega redakcyjny Jerzy Haszczyński napisał, że będzie chyba musiał przerzucić się z czytanej właśnie biografii Hillary Clinton na literaturę katastroficzną. Zresztą sformułowania typu przełom, katastrofa, szok pojawiają się w komentarzach bardzo często. Z czego to się wiąza? Równie interesująca biografia Hillary Clinton niż biografia Trumpa. Uważam, że niedostatecznie zdawał. A to coś nowego, 12 miesięcy, 0 złotych, to coś nowego. Postać w amerykańskiej polityce jeszcze nie kościła nigdy w Białym Domu, to jest nowy człowiek. Zupełnie nowa formuła, zapewne prezydent który, albo nie, ale wydaje mi się, że tak. No właśnie, to bardzo ważny aspekt, panie ministrze. Paryż pokazał, że mądrze prowadzone negocjacje, czyli stawianie także na nasz interes narodowy, może pomimo wszystko doprowadzić do porozumienia pomiędzy poszczególnymi krajami całego świata. Ale oczywiście, proszę, tylko amerykanie nazywają ich tajkun.
wartość, potężny magnat, bo są ludzie, którzy bardzo często opierają na swoim pozycji, wierzą sami sobie, otaczają się takim kordonem różności. To jest bardzo ryzykowne z perspektywy tradycyjnego, konwencjonalnego życia politycznego i tej kluczowej dla świata funkcji. Ja się trochę tego boję. Ale właśnie, bo teraz ten człowiek, który bardzo wierzy w swojej intuicji i podejmuje często decyzje ryzykowne, zostaje prezydentem, było nie było mocarstwa. No tak, tylko że on nie jest cesarzem, ale nie jest imperium. Wie pani co, jak się z kolegą jeszcze skontaktuje? Czy pani może jeszcze zadzwonić dziś albo jutro, że rano spotykamy po to, że dzisiaj jest to władz, powtórę systemem partyjnym. Co prawda, republikanie przeszły, że otoczyli go parasolem, formalnie z kandydatem republikanów, mają przewagę w ogólnicko-amerykańskiego parlamentu, czyli reprezentantów w Senacie, ale on przez całą kampanię bardzo dystansował się do czego? Przede wszystkim do establishmentu politycznego, establishmentu politycznego, no stanie zjednoczone, to nie jest pewien otwarcie, ale również republikanie, czy bijąc w establishment demokratów rykoszatem, obrywali również republikanie i w związku z tym miał bardzo wielu wrogów. Szczyt klimatyczny w tym Marrakeszu, także w tym szczycie będzie uczestniczyć ekipa telewizji Trwam. Będziemy Państwu przekazywali na bieżąco te ważne informacje dotyczące decyzji, które będą podejmowane. Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. To jest pewna tradycja polityczna amerykańska, która jest albo nawet nie przeszamać, dobra? Ja tu się z nim skontaktuję. No bo nie wiem, czy dzisiaj do tej 15 siedzi, ale proszę zapisać się numer do mnie zadzwonić. Jego działania, takiego bardzo operacyjnego działania i realizacji tych swoich poszalałych planów typu budowa mówiła. Bardzo dziękuję. Tego, co dobre życzę, panie ministrze, z panem wcale taka łatwa. Natomiast rozmawialiśmy na tej Radzie Maria z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszką, ministrem środowiska. W poniedziałek rozpoczyna się szczyt klimatyczny ONZ w Marrakeszu. Porozumienie transpacyficzne z Chinami. Może nie jest jeszcze wystarczająco wielkie, to byłoby dobre. Ameryki Północnej. Jeśli chodzi o poszanowanie tradycji, możemy raczej się spodziewać, że Donald Trump, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, uszanuje wyborów, w którym otrzymał 276 głosów elektorskich, czyli o 6 więcej niż wymagane minimum, aby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, co nie tak dawno jeszcze wcale nie było takie pewne, bo przecież zapowiadał, że jeśli miałaby wygrać Hillary Clinton, to nie jest wcale oczywiste, że on ten wyrok uszanuje. Jeśli chodzi o głosowanie, zastanawiam się, na ile ci, którzy głosowali na Donalda Trumpa, głosowali rzeczywiście na tego konkretnego kandydata, a na ile głosowali przeciwko Hillary Clinton, która ich w ich mniemaniu uosobiała waszyngtońskie elity polityczne, oderwane od rzeczywistości, oderwane od problemów zwykłych mieszkańców Ameryki. Ja wczoraj, komentując to w gazecie, napisałem o dwóch zjawiskach, które są szalenie ważne. Pierwsze zjawisko to jest nowa formuła kampanii. Dobrze, bardzo dziękuję. On w tej kampanii posłużył się schematem walki z establishmentem, czyli był antysystemowy. Formalnie był kandydatem ze strony Partii Republikańskiej, ale uderzał w system. Uderzał w system i to bardzo intensywnie. Nawet nazywał zresztą ten system bagny, mówił o przekupstwie, o korupcji, że to jest ta klasa polityczna, która ciąży właściwie temu światu amerykańskiemu. Ona powstrzymuje możliwość rozwoju, bycia wielkim znowu. Że to jest główna przyczyna sukcesu Trumpa, czyli to konsekwentne prezentowanie siebie jako człowieka, który uderza w establishment. No to jest